Jubileuszowy konkurs Radia Rekord nadal trwa. Rekordowa ekipa ponownie wyruszyła w miasto, aby zatankować auto słuchacza, który jako pierwszy dotarł samochodem oznakowanym jubileuszową naklejką do wyznaczonego miejsca. Tym razem rekordowa ekipa czekała na radomskich plantach, a najszybszy okazał się pan Jan. Jak by pan mógł zachęcić swoimi słowami słuchaczy Radia Rekord do udziału w konkursie Rekordowe Tankowanie? No każdy niech przyjeżdża i próbuje, może mu się uda tak szczęśliwie jak mnie. Jeszcze w tym tygodniu kolejny słuchacz wygra tankowanie do pełna. Gdzie tym razem pojawi się rekordowa ekipa? Tego dowiecie się słuchając Radia Rekord. Każdy może dołączyć do zabawy, a jubileuszowe naklejki można odebrać osobiście w siedzibie Radia Rekord przy Okulickiego 39.